Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że wszyscy się wyspali. Zaczniemy od wstępnego wykładu na temat podstaw teorii wyceny, a konkretnie na temat marginalizmu i subiektywizmu. Dwóch filarów w teoriach szkoły austriackiej, ale nie tylko w teoriach szkoły austriackiej, bo to są filary również szkoły neoklasycznej. W zasadzie wyjdę trochę od opisu najpierw z punktu widzenia historii myśli ekonomicznej, jak się zmieniała percepcja na teorię wyceny od szkoły klasycznej do szkoły austriackiej i neoklasycznej, a na samym końcu trochę wspomnę o różnicach między marginalizmem i subiektywizmem w szkole austriackiej, a marginalizmem i subiektywizmem w szkole neoklasycznej. Gdy mówimy o teorii wartości i teorii wyceny, gdy czytamy o teorii wartości i teorii wyceny, zarówno wśród autorów się tym zajmujących, jak i właśnie historyków myśli ekonomicznej, to pierwsza rzecz, o jakiej słyszymy, to o tak zwanym paradoksie wartości, czyli problemie, wyzwaniu do wyjaśnienia. Dlaczego woda jest warta mniej niż diamenty, skoro utrzymuje ludzi przy życiu? To jest takie klasyczne sformułowanie tego paradoksu. Gdy człowiek staje przed wyborem woda, diament, no to oczywiście woda jest bardziej cenna, ponieważ no, bez wody nie da się przeżyć. Diamenty są do tego niepotrzebne. A jednak, gdy popatrzymy na ceny wody i diamentów, to okazuje się, że nie ma zupełnie powiązania między tą przeżywalnością związaną z konsumpcją wody, a nie przeżywalnością, a cenami, które się kształtują między właśnie wodą a diamentami. I to jest nazywane paradoksem wartości, tylko że no, jest pewien problem. Mianowicie, jeśli byśmy popatrzyli na opracowania klasyków Adama Smitha, no to nie zauważymy, żeby oni się jakoś tym specjalnie przejmowali. Więc nazywamy to paradoksem wartości, wręcz opis przedstawiany przez następców szkoły klasycznej wskazywałby na to, że klasycy jak gdyby zauważyli pewien problem, ojej, mamy pewien paradoks, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. I dopiero potem, po wielu dziesiątkach lat, czy jeżeli liczyć nawet stuleciach, zależy jak kto patrzy na rozwój teorii ekonomii, dopiero potem nadchodzi triumvirat marginalistów w latach 70. Menger, Van Raa i Jevons, który ten problem rozwiązuje i wreszcie paradoks odchodzi, bo udaje nam się rozwiązać kwestię, dlaczego woda jest mniej warta na rynku od diamentów, skoro jest dużo bardziej użyteczna. A tymczasem w opracowaniach klasyków to nie jest jakiś wielki problem. To nie jest tak, że to jest jakiś wielki paradoks, którego nie potrafimy wyjaśnić i może ktoś kiedyś wyjaśni, tak jak czytamy o ostatnim twierdzeniu Fermata. To jest jakieś zadanie, którego nikt nie potrafił rozwiązać i wszyscy się głowili przez setki lat. Jego rozwiązanie nastąpiło dopiero 20-22 lata temu. Dlaczego nie ma problemu? No dlatego, że jeżeli popatrzymy na diamenty i na wodę, no, w bardzo prosty sposób możemy to wyjaśnić. Otóż mamy coś takiego jak wartość użytkową z jednej strony i woda ma wysoką wartość użytkową, a z drugiej strony mamy wartość wymienną i diamenty mają wysoką wartość wymienną, więc nie ma żadnego paradoksu. Po prostu jest coś takiego jak wartość użytkowa i coś takiego jak wartość wymienna. Smith może być uważany za może nie do końca ojca teorii wartości szkoły klasycznej, ale na pewno osobę, która stworzyła fundamenty do tej teorii, mówiąc o rozdziale na wartość użytkową, wartość wymienną, potem też wprowadzając koncepcję wartości zależnej od poświęceń. W Bogactwie narodów on pisze o tym poświęceniu w dwóch różnych w zasadzie aspektach. Raz pisze w trochę bardziej trafnym, gdy mówi o czymś na kształt kosztu alternatywnego, że nad czymś pracujemy i w momencie, gdy za coś płacimy, to za to, że nie musimy do końca nad tym pracować, więc to jest jakiś zalążek kosztu alternatywnego, ale z drugiej strony zaczyna się pojawiać dużo wyraźniej u niego takie rozumowanie zbliżające nas do Ricardo i do labrystycznej teorii wartości. Mianowicie coś ma wartość dlatego, że poświęciliśmy dużo pracy na to, tak? To są dwie różne koncepcje tak naprawdę, powiedzieć, że coś ma wysoką cenę, bo na przykład nie jesteśmy w stanie sami tego wykonać, bo to jest tyle pracy, a twierdzić, że coś ma wysoką cenę, bo wykonano dużo pracy do tego, żeby coś stworzono. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to podobne rzeczy, ale to są tylko podobne rzeczy, jeśli nic się nie zmienia. Natomiast jeśli popatrzymy na gospodarkę rynkową, gdzie rzeczy się zmieniają, to prowadzi nas w sumie, jak zaczniemy się nad tym zastanawiać, do radykalnie innych wniosków.
Zarówno rozdział na wartość użytkową, jak i wartość wymienną u Smitha się pojawia, jak również te właśnie zalążki niestety laborystycznej teorii wartości. Jaki jest problem z tą teorią wartości? To nie jest tak, że ona jest jakimś wielkim paradoksem. To nie jest jej główny problem. Jej główny problem jest taki, że jak mamy wartość użytkową i wartość wymienną, to kolejnym krokiem, który możemy wykonać, jest rozdział na produkcję dla potrzeb i na produkcję dla zysku. To jest konsekwencja tego dualizmu wartości, w teorii wartości. Jeżeli rozdzielamy na wartość użytkową i na wartość wymienną, to w sumie, gdy mówimy o produkcji i sprzedaży dóbr, to możemy powiedzieć, że jeżeli produkujemy w celu zaspokojenia wartości użytkowej, czy zaspokojenia użyteczności wiążącej się z bezpośrednim zastosowaniem dobra, to wtedy mamy produkcję dla potrzeb. Natomiast jeżeli skupiamy się na wartości wymiennej, na cenach, które są na rynku, to w sumie nie produkujemy dla potrzeb, tylko produkujemy dla zysku. No, nie trzeba oczywiście jakiejś wielkiej wyobraźni, żeby zauważyć, do czego to prowadzi. A prowadzi oczywiście do Marksa i Lenina. I rozumowania, że w systemie kapitalistycznym mamy dominację i obsesję na punkcie produkowania dla zysku, dla wartości wymiennej, która nie ma związku z potrzebami społeczeństwa. To są oczywiście przemyślenia, które dzisiaj są jakimś tam marginesem rozumowania ekonomicznego, raczej dotyczy do osób, które nie są związane z profesją ekonomiczną, jakichś pomysłów na projekty Mars, czy tam projekty Wenus, czy one mają takie różne egzotyczne nazwy. Natomiast generalnie trzymając się tych podstawowych tez teorii wartości w szkole klasycznej, no to dojście do czegoś takiego nie wydaje się, powiedzmy, za bardzo deus ex machina. Wydaje się, że jest jakaś pewna spójność tutaj. Między innymi z tego powodu Rothbard w tej swojej historii myśli za bardzo zdecydowanie, ale jednak trochę racji ma w krytyce szkoły klasycznej. Znaczy on tak mocno w tym swoim podręczniku nieskończonym, czy przewodniku bardziej może nawet nieskończonym, strasznie torturuje przedstawicieli szkoły klasycznej, że w zasadzie to oni nic nie wymyślili nowego, to przesadza w drugą stronę, ale bardzo mocno przede wszystkim ich krytykuje za tą teorię wartości, bo ta teoria wartości w zasadzie była niespójna, niedomknięta, a najgorsze były konsekwencje, które potem mogły nadejść, które w zasadzie nie są sprzeczne jakoś bardzo z teorią marksowską. Więc można powiedzieć, że Marks się uważał za, w pewnym sensie, za kontynuatora szkoły klasycznej, że on po prostu robił krok dalej i dopełniał tą teorię wartości, którą rozpoczął Smith, potem porządnie rozbudował Ricardo, a następnie Marks ją jak gdyby dopełnił. Możemy zadać pytanie, a dlaczego w takim razie nie przejmowano się jakoś paradoksem? Bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli o historii człowieka, to jednak jest spora zależność między tym, co człowiek myśli, a warunkami, w którymi człowiek żyje. Tak jak Hayek kiedyś zwracał uwagę, że teoria monetarna się lepiej zaczęła rozwijać we Włoszech, gdy się pojawiały inflacyjne kryzysy, tak samo możemy tutaj się zastanowić, dlaczego taka teoria wartości, a nie inna? Dlaczego właśnie nie przejmowano się tym, że rozbija się wartość na dwa pojęcia, na wartość wymienną i na wartość użytkową? I możemy takie trzy powody w sumie znaleźć. Jeden powód jest taki, że czasy, w których powstawało opracowanie szkoły klasycznej, no to taki symbol obiegu okrężnego sobie wziąłem. To były czasy w sumie względnie stacjonarne, takie, w których sposoby produkowania nie zmieniały się radykalnie z dnia na dzień. To mieliśmy taki właśnie ruch okrężny. Sposoby wytwarzania, sposoby wytwarzania i dostarczania wartości konsumentom, co powodowało, że mieliśmy jakąś taką zamkniętą równowagę w sumie i koszty były spójne z cenami, ceny były spójne z kosztami, więc jakby mieliśmy taki zamknięty układ okrężny, zauważaliśmy swoistą równowagę. Oczywiście trochę teraz upraszczam, ale było to w dużo większym stopniu niż później, kiedy się rozpoczęła rewolucja przemysłowa. Koszty jakoś były spójne z cenami, w związku z tym no, nie ma co się jakoś specjalnie zastanawiać, czy jedno powoduje drugie, czy drugie powoduje pierwsze, czy jaka jest wzajemna współzależność jednego do drugiego. W związku z tym mniej jak gdyby odczuwano potrzebę do tego, żeby wyjaśnić to coś. Tak? My chcemy wyjaśniać najczęściej rzeczy, jak coś się zmienia, jak coś nieprzewidywalnego następuje. Jak na przykład wiele przedsiębiorstw na przykład zaczęłoby nagle bankrutować,
albo bardzo wiele przedsiębiorstw zaczęłoby powstawać. To już jest jakaś zmiana, coś, co chcemy wyjaśnić w dużo większym stopniu, niż gdy po prostu robimy to, co robiliśmy od wczoraj. Tak jak są rzeczy, które robimy od wczoraj, zazwyczaj ich nie kwestionujemy, nie kontestujemy, nie zastanawiamy się, więc jak gdyby robimy je dalej. Druga sprawa, która się bezpośrednio wiąże z tą taką równowagością, albo większą równowagością niż później to się działo, gospodarczą, jest stratyfikacja społeczna, jest struktura społeczna. Mianowicie do powiedzmy do połowy XVIII wieku, początku wieku XIX, możemy mówić, że społeczeństwo, mimo że oczywiście były jakieś migracje między klasami społecznymi, to w dużej mierze było to jednak społeczeństwo jakoś tak skostniałe. To znaczy mało mieliśmy mobilność, mało zmienność, co znowu spójne jest jak gdyby z tym, co przed chwilą powiedziałem o równowagowości, ale to prowadzi również do tego, że zainteresowanie nasze ekonomią i społeczeństwem skupiać się będzie właśnie na klasach, na tym, jakie są wzajemne relacje między klasami w tym równowagowym, utrwalonym społeczeństwie. To nawet widać, gdy studiujemy jako historycy na przykład jakieś stare cywilizacje. Tak, to od czego zaczynamy? Od struktury społecznej widzimy, że ta struktura społeczna jest jakoś tak poukładana, uporządkowana. Mamy władców, mamy biurokratów, mamy jakieś zaplecza intelektualne, mamy masy. Tak? Od tego wręcz zaczynamy każdą opowieść. No i trzecia rzecz, też znowu relatywnie, jest to relatywna kwestia, w miarę homogeniczne produkty. Jak popatrzymy sobie na to, co było produkowane na rynku na początku wieku XVIII, a popatrzymy, co zaczęło się dziać w wieku XIX, to jest niebo a ziemia. Dywersyfikacja i wprowadzanie różnorodnych produktów weszła w fazę kompletnej eksplozji w wieku XIX, gdy zaczęła się produkcja masowa. Natomiast wcześniej, nawet jeśli była ta dywersyfikacja, były przecież dobra całkowicie indywidualne, robione ręcznie, nie produkowane masowo, a jednak dotyczyło to powiedzmy jakiegoś bardzo wąskiej części, wąskiego odsetka społeczeństwa. Więc trudno było mówić o tym, że rynek jest w jakiś wielki sposób zdywersyfikowany. Nawet jeśli dominowali rzemieślnicy, którzy piękną, ręczną robotę robili, można się tymi przedmiotami zachwycać. Tymi przedmiotami mogła się zachwycać bardzo mały odsetek społeczności. W efekcie ekonomia szkoły klasycznej to tak naprawdę była ekonomia polityczna. Zresztą tak się nazywa. Mówimy, że to jest political economy, że to jest ekonomia polityczna. To jest ekonomia, która się zajmuje w istocie relacjami między klasami i zajmuje się przede wszystkim polityką. To jest główny obiekt jej zainteresowań. Osiąga to pełnię w opracowaniu Ricardo, które już jest, prawda, w momencie, jak już zaczęła się rewolucja przemysłowa. Ale to opracowanie Ricardo, ono jest do bólu agregatowe i wprowadza kategorię trzech czynników produkcji. Ziemi, znaczy nie wprowadza, bo ona była już wcześniej. Ziemia, kapitał i praca. I Ricardo się skupia na tym, jak dochód jest dzielony między te klasy. Zresztą przeprowadza w sumie predykcje, które okazują się nietrafione. Tego potem o szkole też klasycznej szybko się zapomina. W zasadzie w pewnym sensie, bo ta predykcja była na przykład taka, że no, Ricardo przewiduje, że robotnicy będą zarabiać cały czas mało, kapitaliści będą mieli coraz mniejsze zyski, a właściciele ziemscy będą mieli coraz większy udział w produkcie. Że to są pasożyty, które będą tracić, które będą jak gdyby wysysać wartość z procesu ekonomicznego. Tak jak pokazała historia, rzecz wygląda zupełnie inaczej, bo płace systematycznie rosną, a udział ziemi w dochodzie narodowym jest mniejszy niż był w tamtym czasie. Nawet jeśli zaczniemy uwzględniać surowce naturalne. Także ta prognoza Ricardo okazała się nietrafiona mocno, czy cała teoria Ricardo dotycząca podziału produkcji okazała się nietrafiona, ale ona wynikała z tego, z opisu tamtejszej społeczności, to jak ona wyglądała, że mieliśmy właśnie te klasy i to było najbardziej interesujące, to było w centrum zainteresowania. Ze społecznego punktu widzenia, jak się człowiek na przykład rozglądał wokół siebie i patrzył, jak wygląda społeczeństwo, to była pierwsza rzecz, jaka się rzucała w oczy. Dzisiaj na przykład, jak się zaczniemy rozglądać, powiedzmy tak rozglądać nie dosłownie, tylko prawda, analizować dzisiejsze społeczeństwa, to pierwsza rzecz, jaka nam się zacznie rzucać w oczy, to jest oczywiście ta nieprzewidywalność rynkowa, to, że mamy przedsiębiorstwa, które co chwilę powstają i bankrutują.
No, odpowiedź na pytanie, dlaczego się nie przejmowano specjalnie paradoksem. Znaczy, bo to jest tak, że tym paradoksem się nie przejmowano w tym znaczeniu, że konsument nie był obiektem zainteresowania wielkim. Konsument nie był jakoś bardzo interesujący, z tego względu, że było równowagowe społeczeństwo, że były w miarę mocno utrwalone klasy społeczne i te produkty nie były jakoś różnorodne. Więc no, konsument jakoś taką zdawał się marginalną rolę mieć w porównaniu do tego, co nastąpiło później, czyli w wieku XIX. Rozpoczyna się rewolucja przemysłowa i rozpoczyna się złamanie tych wszystkich trzech rzeczy. Rozpoczyna się złamanie równowagowości, wzrasta kilkukrotnie na przykład odsetek powstających firm i bankrutujących firm. Zaczyna się pojawiać ogromna dywersyfikacja produktów, zaczynają się między sobą różnić, a przede wszystkim pojawia się cała masa zupełnie nowych produktów, gadżetów, między którymi konsument może wybierać. I to nie konsument bogaty, który zamawia indywidualną robotę, tylko konsument masowy. Robotnicy, którzy otrzymują wynagrodzenia w fabrykach, potem te pieniądze wydają na produkty, które są produkowane masowo po to, żeby im je sprzedać. Druga rzecz i trzecia rzecz, która zostaje złamana, to ta struktura społeczna. Tutaj taki cytacik znalazłem akurat nad tym pracując. 20-30 lat temu niektórych z bogaczy można było widzieć spacerujących na ulicach Boltonu, Manchesteru i innych miejsc, odzianych ledwie w buty, płaszcz na plecach albo spodnie. No dzisiaj wszyscy tak chodzą, zakrywające ich nogi. Bez środków do zdobycia posiłku albo zatrzymania się na noc. Bo bogacz wtedy to oczywiście miał na sobie 10 warstw różnych, prawda? Jeszcze tutaj zegareczek na łańcuszku. Postarałem się o małą analizę firm z Boltonu i wnioski są takie, że z 45 znanych przedsiębiorców, 25 z nich było wcześniej bardzo biednych. To jest sytuacja w zasadzie zupełnie bezprecedensowa. Jak na tle tego układu posiadaczy, powiedzmy, ziemskich, posiadaczy czynników produkcji i robotników, zaczyna się wykształcać w pewnym sensie czwarta klasa. To znaczy ona oczywiście była powiązana z tą klasą kapitalistów, bo to jest trudno oddzielić. Ale ci kapitaliści to nie była klasa, która biernie, pasywnie otrzymuje zyski z kapitału. Czasami w opisach równowagowych czytamy o tym, że kapitał, prawda, sobie zarabia standardową stopę zwrotu. Otóż nie, Mises całe życie krytykował to podejście i nawet w swoim takim tekście My Contributions to Economic Theory, czyli skromny tytuł moje osiągnięcia dla teorii ekonomii, prawda, ale już pod koniec życia to mógł sobie pozwolić na brak skromności. Jedną z rzeczy, którą wymienia, to teoria kapitału, szczególnie w odniesieniu do opracowania Franka Knighta, takiego rozumowania, że kapitał jest właśnie rzeczą, która sobie osiąga stopę zwrotu. Otóż Mises podkreśla, że nie, no kapitał trzeba zawsze dobrze zainwestować, żeby osiągnął stopę zwrotu satysfakcjonującą. To nie jest tak, że on pasywnie, automatycznie coś otrzymuje. Także znaczącą rolę zaczyna odgrywać element przedsiębiorczości w procesie zarządzania kapitałem i generalnie wejścia w masową produkcję. Z tego powodu, że załamuje się ta równowagowość, zaczyna załamywać się twardy podział na klasy społeczne, zaczyna wykształcać się zupełnie nowa klasa, która zaczyna być szanowana, subiektywizm wraca z kąta do środka. To nie jest tak, że subiektywizm w ogóle nie był obecny. No, nie oszukujmy się, nie trzeba mieć Nagrody Nobla, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że cokolwiek przedsiębiorca produkuje, no, musi znaleźć nabywcę na to. Więc to nie jest tak, że szkoła klasyczna nie zdawała sobie sprawy z tego, że ludzie muszą chcieć kupić rzeczy, które produkują producenci. Tylko że to był jakiś całkowity margines. W opisie nawet u Marksa się pojawia teza tak, że produkt, który jest sprzedawany na rynku, on musi mieć wartość użytkową. Tak znowu nawiązując do tej dychotomii, wartość wymienna, wartość użytkowa. Produkt musi mieć wartość użytkową, ale to, jak się kształtuje jego cena, jest zależne od wartości wymiennej. I potem opis na kilkadziesiąt stron dotyczący wartości wymiennej i kształtowania cen, bo wartość użytkowa po prostu musi być, ale ona sobie gdzieś tam w kącie jest. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast subiektywizm zaczyna wracać z kąta do środka, dlatego że wybór konsumenta zaczyna mieć dużo większe znaczenie niż miał wcześniej. I zauważamy, że decyzje konsumenckie odgrywają ogromną rolę, w związku z tym konsument ląduje z powrotem w środku teorii ekonomii i zaczynamy wprowadzać subiektywizm do samego centra zainteresowań i teorematów ekonomicznych.
Mało tego, możemy powiedzieć, że następuje taka zmiana, że przestajemy pisać wartość dużą literą, wielką literą, zaczynamy pisać mało. Co to znaczy? No, czasami się mówi o tym, że kiedyś dominowała obiektywna teoria wartości, czy tam obiektywistyczna. Obiektywna. Obiektywna teoria wartości i subiektywna teoria wartości. Z tym, że tak naprawdę to słowo wartość, ono znaczy coś zupełnie innego u szkoły klasycznej i u szkół potem marginalnych, marginalistycznych. Możemy powiedzieć, że w szkole klasycznej wartość jest wartością z dużej litery, przez duże W, tak, takie, w takim opracowaniu Filip Mirowski, zajmujący się trochę teorią wartości w interesujący sposób, trochę ma, powiedzmy, jedną perspektywę, ma takie skrzywienie w jedną stronę, ale to jest, myślę, ciekawa obserwacja z jego strony, że właśnie możemy mówić o tym, że wartość dużej litery była w szkole klasycznej. Co to znaczy? Wartość postrzegano jako taką wielkość metaekonomiczną. Moment rozwoju teorii ekonomii był związany z rozwojem też, znaczy występował w podobnym czasie, jak gwałtownie się rozwijały nauki ścisłe. W naukach ścisłych, szczególnie w fizyce, zaczynała się pojawiać energia jako taka zmienna, fundamentalna, wyjaśniająca wszelki ruch w rzeczywistości wokół nas. I odpowiednikiem tej energii stawała się wartość przez duże W, jako pewna zmienna, niezależna od woli człowieka, która ukryta była gdzieś pod systemem cenowym i kierowała cenami, sprawiała, że ceny odzwierciedlają tą wartość przez duże W, tą wielką, obiektywną, zmienną. Ponieważ trudno było znaleźć odpowiedniego kandydata na tą wartość przez wielkie W, no to jedyne, co zostało, to kandydat najbardziej adekwatny, ale tylko relatywnie najbardziej adekwatny z tego, co było dostępne i tak beznadziejny, godziny pracy. Tak, jako coś właśnie, coś, czego, co można w jakimś sensie oderwać od procesu ekonomicznego, zmierzyć fizycznie czas pracy, to trwa tyle, a tyle i to staje się podstawą do wygenerowania wartości wymiennej. No oczywiście potem się okazało, że jak się te godziny pracy mierzy i analizuje, to też trzeba się odnieść z powrotem do zmiennych ekonomicznych, takich jak ceny, w związku z tym cały projekt okazał się i tak bankructwem. Ale na poziomie metaekonomicznym wartość była traktowana jako właśnie z takiej wielkiej litery, że to było coś takiego jak właśnie siła niezależna od woli człowieka. Nadchodzi rewolucja marginalistyczna, wprowadzamy coś takiego jak subiektywizm i wartość staje się subiektywna w tym znaczeniu, że jest zależna od woli człowieka. W pełni. To człowiek decyduje o tym, co ma wartość. To człowiek decyduje o tym, czy ten produkt ma wartość, czy nie. I znowu nie jest to w pełni sprzeczne z tym, co mieliśmy w opisie szkół klasycznych, gdzie przecież też była wartość użytkowa, ale ona była znowu w kącie i nie powiązana z systemem cenowym. Natomiast po wprowadzeniu postulatów marginalistycznych wartość zaczyna być pisana małą literą, zależy w pełni od woli człowieka, i jest mocno związana z tym, jak kształtuje się system cenowy, o czym za chwilę powiem. Jak to jest z tym marginalizmem w takim razie? Bo marginalizm to jest trochę inne pojęcie niż subiektywizm, ale jest bardzo mocno związane z koncepcją subiektywizmu i wyboru, czy z subiektywistyczną, subiektywną teorią wartości. Jak porównujemy ze sobą diamenty i wodę, to nie dokonujemy wyboru na poziomie agregatów i klas, chyba żebyśmy to robili, jakbyśmy zrobili audiotele, w którym ludzie wybierają, czy chcą wszystkie diamenty, czy całą wodę, to prawdopodobnie, pewności mieć nie możemy, prawdopodobnie ludzie wybraliby jednak całą wodę, a nie wszystkie diamenty. Ale takich wyborów nie dokonujemy. Dokonujemy wyborów na marginesie. No tutaj margines jest mały, bo mamy jeden diament i jedną wodę. Na przykład na pustyni. Czy wybierzemy diamenty, czy wodę? Dalej to jest kwestia subiektywna. Są tacy, co wolą umrzeć z diamentem w ręce, niż wypić wodę i umrzeć parę godzin później. Przedłużyć tylko swoją agonię. Ale generalnie zakładając, że ta woda pozwoli nam przeżyć, to wybierzemy zdecydowanie wodę zazwyczaj. Też nie zawsze. Ja wiem, że jest piramida Maslowa i ona tam opowiada różne historie, że trzeba tą potrzebę najpierw, a potem tą, a potem tą, a potem tą, ale człowiek ma taką rzecz, że może sobie tą piramidę odwrócić, jak ma ochotę. Na przykład piramida Maslowa kompletnie nie pasuje do samobójców, tak? Nie da się wyjaśnić, używając piramidy Maslowa motywów samobójców w ogóle, tak? Więc piramida Maslowa to jest jakaś tam sobie historyjka, którą ktoś kiedyś napisał, która może się sprawdzić, a nie musi. Tak więc wybierając między takimi marginalnymi jednostkami, w takiej sytuacji
będziemy mieli wysoką wartość marginalną wody, jeśli chcemy przeżyć, i będziemy skłonni dużo za nią zapłacić. I cena kształtowałaby się na wysokim poziomie na takiej pustyni, gdybyśmy trafili na kogoś, kto taką butelkę wody ma, mógł uzyskać dużo wyższą cenę. Inaczej byłoby, gdyby się pojawiła kolejna osoba z wodą, i kolejna osoba z wodą, i kolejna osoba z wodą. Gdy na przykład mamy 3 wody do wyboru już, to powoduje, że wartość krańcowa, marginalna, staje się mniejsza wody. Prawo malejącej użyteczności krańcowej mówi o tym, że każda kolejna jednostka dobra ma mniejszą wartość krańcową. W związku z tym cena będzie również tego dobra niższa. Dlaczego? Dlatego, że każda kolejna jednostka danego dobra jest zastosowana do zaspokojenia późniejszej potrzeby. To jest takie prawo prakseologiczne, to nie jest prawo psychologiczno-fizjologiczne, gdzie konsumując kolejne butelki wody, czy jemy jeden jogurcik, drugi jogurcik, trzeci jogurcik i ile jeszcze można, tylko jest to prawo prakseologiczne wynikające z tego, że po prostu musimy alokować między wcześniejsze a późniejsze potrzeby. Ja wiem, że są czasami wyjątki do tych, czy przypadki kwestionowania tych tez, ale zostawmy to sobie może na kwestię pytań. Ale generalnie możemy powiedzieć, że to prakseologicznie działa, tak? Że każdą kolejną butelkę, którą mamy, to ona jest alokowana do zaspokojenia późniejszej potrzeby. W związku z tym krańcowa użyteczność maleje, więc 3 butelki. A co jeśli mamy na przykład 9 butelek? To wtedy użyteczność krańcowa maleje jeszcze bardziej. Czyli ostatnia butelka ma jeszcze niższą wartość. W związku z tym możemy znowu wyjaśnić, dlaczego większe ilości dobra, które są w naszym posiadaniu, nawet jeśli mają ogólnie na początku wysokie wartości, to na samym końcu ta ostatnia jednostka powoduje, że cena tego dobra kształtuje się na niższym poziomie. Co jeśli mamy w ogóle tego bardzo dużo, prawda? Więc powiemy, że wtedy, że krańcowa użyteczność diamentu jest wyższa. Mimo że diament generalnie ma cenę wyższą niż woda, to jego marginalna użyteczność jest wyższa. Znaczy to dobrze tłumaczy, dlaczego ma wyższą cenę. Tak? Ta cena jest wyższa, bo marginalna użyteczność diamentu jest wyższa. To też działa oczywiście w drugą stronę. Jest prawo rosnącej użyteczności krańcowej przy zmniejszaniu się ilości. Tak, to może działać w dwie strony. Jak zwiększa nam się ilość dobra, to maleje użyteczność krańcowa, a jak nam się zmniejsza ilość dobra, to krańcowa użyteczność rośnie. Wpływ będzie taki, że wraz ze zmianą tej krańcowej użyteczności w jedną bądź drugą stronę, cena się będzie również zmieniać tak jak ta ilość i krańcowa użyteczność. Jest też coś takiego w tym opisie klasycznym mówiącego o zasobie, o danej ilości zasobu. Taka teza, że dużo daje niższą cenę, mało daje wyższą cenę. Więc znowu, to nie jest tak, że szkoła klasyczna wszystko, co opisywała w teorii wartości, się kompletnie nie nadaje do tego opisu. Ja też nie jestem takim zwolennikiem takiej tezy. Uważam, że w szkole klasycznej jest bardzo dużo dobrego opisu samego procesu kalkulowania przez przedsiębiorców na podstawie kosztów. Więc to nie jest tak, że to się gdzieś nadaje kompletnie do wyrzucenia. Mało tego, są pewne zalążki teorii krańcowej, no bo ta teza, że dużo daje niższą cenę, mało daje wyższą cenę, taka trochę uproszczona, generalnie jest prawdziwa. Tylko że możemy zadać sobie pytanie, dużo czego w sumie? Bo co to znaczy, że czegoś jest dużo? Centymetrów sześciennych, kilogramów. Jaki jest ten standard? Co to znaczy dużo, co to znaczy mało? I mimo że w ogólnym opisie dużo, mało to jest coś sensownego i coś, co możemy znaleźć w szkole klasycznej, to tak naprawdę dużo, mało zaczyna mieć sens, jak odniesiemy to do użyteczności konsumenckiej, jak odniesiemy to do użyteczności krańcowej. I to jest właśnie osiągnięcie szkół marginalistycznych, Jevonsa, Mengera, Wallera. Dużo czego? Kilogramowo, no jak porównujemy ze sobą żelazo i diamenty, to jest prościej, czy jak porównujemy ze sobą whisky i wodę. Tak, no to litr wody, litr whisky to nie to samo. Tak? Ale znowu, ilości w jakimś sensie, powiedzieć, że czegoś mamy dużo bądź mało, no musimy to odnieść bezpośrednio do potrzeb. Są takie dobra, których jak będziemy mieli kilogram, powiemy ich, że mamy bardzo dużo, a są takie dobra, których jak będziemy mieli kilogram, powiemy, że mamy bardzo mało. Jeśli będziemy mieli kilogram wody, to nie powiemy, że to jest bardzo dużo. Ale jeśli powiemy, że mamy kilogram złota, to powiemy, że mamy go całkiem niezłej ilości. Więc ilość musi być powiązana jakoś z użytecznością, żeby to miało sens. Że dużo daje niższą cenę, a mało daje wyższą cenę. I koncepcja krańcowej użyteczności, koncepcja użyteczności marginalnej
tak w ogóle tytułem wyjaśnienia stosuję te terminy zamiennie. Marginalna i krańcowa użyteczność. No, marginalna to jest takie kalka bezpośrednia z języka angielskiego. Krańcowa to jak najbardziej są te same terminy. Chociaż w zasadzie najlepiej tak nie robić w ekonomii. Lepiej w ekonomii trzymać się jednego terminu, bo jak się zaczyna stosować wymiennie terminy, które mają różne znaczenia, to sprawa się może nazbyt skomplikować. Ale osiągnięciem tej MU, Marginal Utility, krańcowej użyteczności, koncepcji krańcowej użyteczności, jest połączenie tej tezy o ilości bezpośrednio ze zjawiskiem użyteczności. No to rozmawiając o teorii wyceny, musimy nawiązać trochę więcej o tym, jak kalkulowanie przebiega. Będziemy mogli posłuchać w wykładzie Jakuba Wiśniewskiego. Ja tutaj wspomnę jeszcze o w sumie bardzo istotnej postaci, Eugenie Böhm von Bawerku, który zintegrował w doskonały sposób osiągnięcia szkoły klasycznej ze szkołą krańcową. Mianowicie zacznijmy sobie od powiedzmy pięciu bochenków chleba. Mamy pięć bochenków chleba. Pierwszy bochenek jest więcej warty niż drugi, niż trzeci, niż czwarty, niż piąty. Każda kolejna jednostka jest mniej warta, ona jest alokowana do zaspokojenia późniejszej potrzeby. Powiedzmy, że sobie przypiszemy numery. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pierwszy służy temu, żebyśmy przeżyli. Sami zjadamy bochenek, kolejny komuś tam dajemy, komuś tam i komuś tam i komuś tam. Teraz załóżmy, że ten pierwszy bochenek zostanie skradziony albo coś mu się stanie. Zczerstwieje czy spleśnieje. Co tam z tym chlebem się może stać niedobrego. Czy to oznacza, że straciliśmy najwyższą wartość? I nie możemy zaspokoić naszej potrzeby? Oczywiście nie. My po prostu weźmiemy ten chlebek, który był oznaczony jako piąty, najmniej istotny, najmniej dla nas ważny i sobie go przesuniemy na miejsce pierwsze. W wyniku spadku podaży o jedno, krańcowa użyteczność wzrośnie, bo ostatnią jednostką będzie jednostka czwarta. W związku z tym prawo krańcowej użyteczności krańcowej mającej użyteczności krańcowej oznacza, że mamy pewną homologiczną pulę dóbr i jak tracimy jedno z tych dóbr, to zawsze tracimy to najmniej ważne, bo przecież nawet jeśli oznaczymy je sobie, to które straciliśmy jako najbardziej ważne, to przecież możemy je bezpośrednio zreprodukować, albo może nie tyle zreprodukować, bo to już jest wyprodukowane, ale bezpośrednio zrealokować inną jednostkę, która po prostu jak gdyby w naszej głowie, można powiedzieć, miała inne oznaczenie. I to jest rozumowanie w przypadku już wyprodukowanej ilości dóbr. Ale dokładnie takie samo rozumowanie możemy zastosować do reprodukowania dóbr w sensie faktycznym. Powiedzmy, że straciliśmy ten jeden piąty bochenek, albo nawet pierwszy bochenek. Już tyle animacji tutaj jest, już nie chciałem kolejnych robić. Trochę za dużo animacji w prezentacji, to też jest szkodliwe. Straciliśmy ten pierwszy, to oczywiście możemy piąty zrealokować, ale ten ostatni to nie jest tak, że on przepada, bo my go możemy wytworzyć, tak? My go możemy zreprodukować. Na przykład mamy 15 jednostek mąki, mamy 14 jednostek soli i 12 jednostek drożdży. No nie najlepszy ten chleb, nie jest na naturalnym zakwasie, ale wybrałem drożdże, bo drożdże łatwo sobie wyobrazić, że są do czegoś innego zastosowane. Co się dzieje w takiej sytuacji? No powiedzmy, że te jednostki mąki są stosowane do produkcji innych rzeczy, nie tylko do produkcji chleba, ale jakichś bułek. Jednostki drożdży są stosowane nie tylko do produkcji chleba, ale też jakichś tam ciast. Jednostki soli są produkowane nie tylko do wytwarzania chleba, ale też do jakichś innych rzeczy, do powiedzmy robienia frytek czy tam sól, wiadomo, ma bardzo rozmaite zastosowania. I co teraz się stało, jak straciliśmy ostatni bochenek chleba? Czy to znaczy, że tracimy krańcową użyteczność chleba? Bo to jest tak, że jak analizujemy na przykład rynek takiego potrzebnego dobra jak chleba, to nawet na tym rynku ostatnia krańcowa użyteczność, ostatnia jednostka chleba, i tak jej użyteczność może być wyższa niż wynikałoby to z ceny. I tak jest jakaś nadwyżka konsumenta, można powiedzieć. Czyli konsument płacący za ten chleb, który akurat kupił, i tak jakby ten chleb był droższy, na przykład 5 zł kosztował, a nie 3,5, to i tak by tą cenę zapłacił. Czyli tak naprawdę cena schodzi niżej niż wynikałoby z użyteczności krańcowej w takiej sytuacji. I Bombauer wyjaśnia, że mimo, że tak się dzieje, to możemy odnieść kształtowanie się ceny chleba do alternatywnych użyteczności krańcowych.
do dóbr, które są wykorzystane do reprodukcji chleba, bo przecież jak przepadła nam ta piąta jednostka, to możemy to łatwo zreprodukować. Nie zrobimy jakiejś tam 15 jednostki, co to było, bułki, nie zrobimy jakiejś tam 12, jakiegoś 12 kawałka szarlotki i nie zrobimy tam 14 kawałka solonych frytek. Tylko kawałek ziemniaka, zachowujesz się, jakbym krzywdził twoją matkę. Korzystając z tych krańcowych jednostek, możemy sobie bardzo łatwo zreprodukować chleb. I teraz cena chleba, będąca rezultatem kosztu jego produkcji, z tego, w pierwszym etapie może być zredukowana do kosztu produkcji, jak to mówi szkoła klasyczna, ale w kolejnym etapie rozumowania marginalistycznego, te koszty produkcji tego mogą być zredukowane do innych alternatywnych, marginalnych użyteczności. Do użyteczności krańcowych innych dóbr, które nie zostaną wykorzystane. Oczywiście to nie jest tak, że chleb się produkuje tylko z tego, bo jeszcze dochodzą inne czynniki, na przykład praca pracowników, która musi być opłacona, energia, jakieś maszyny i dobra kapitałowe, które są do tego potrzebne, etc. Tak? To tylko taki schemat, ale chodzi generalnie o to, że koszty są taką zmienną, która jest istotna przy produkowaniu, ale one same w sobie są rezultatem, pochodną rozmaitych marginalnych użyteczności na rynku, które wiążą się z produkcją właśnie alternatywnych dóbr, nie tylko tego jednego. Czyli nawet jeśli ktoś powie słusznie, przedstawiciel jakiejś szkoły klasycznej, że przecież zaraz niektóre dobra, bo to się nawet u Ricardo pod taki podobny przykład pojawia w jednym rozdziale, że nawet jak niektóre dobra mają jednak wyższą krańcową użyteczność niż wynikałoby z ceny, no to wynika z tego, że ta krańcowa użyteczność ona nie działa tylko na tym prostym poziomie dobra, które mamy, ale ona działa na poziomie też reprodukowalności. Człowiek podejmuje decyzję o tym, co gdzie alokować i te decyzje działają właśnie w takim całym obrazie, można powiedzieć makroekonomicznym obrazie ta użyteczność krańcowa działa. To a propos takiego prostego wstępu, teraz jeszcze parę słów, zanim przejdziemy do pytań o różnicach między neoklasycyzmem a szkołą austriacką, jeśli chodzi o teorię wyceny, o teorię marginalizmu i teorię subiektywizmu. Czym to się różni? Bo w neoklasycyzmie też mamy subiektywizm i myślę, że tu możemy powiedzieć, że jest pewna daleko posunięta spójność, nawet ja jestem skłonny uważać, że w zasadzie można powiedzieć, że jest pełna, nawet nie, że daleko posunięta, tylko pełna spójność, że w zasadzie no, jak się neoklasyka spyta, to powie tak, wartość jest subiektywna, to nie jest nic wielkiego. Co notabene trochę podważa na marginesie pewne opracowania austriackie, w których jak czytamy, one są już przestarzałe, na przykład czytamy Machlupa, opracowanie, co to znaczy być przedstawicielem szkoły austriackiej i tam jest powiedziane, że przedstawiciel szkoły austriackiej jest zwolennikiem subiektywizmu ekonomicznego, że wartość jest subiektywna. No to jest prawda, tylko to jak gdyby było specyficznie austriackie w pewnych czasach. Tak? W tej chwili, w sytuacji, gdy mamy nawet neoklasycyzm, subiektywizm jest rzeczą akceptowaną i nie, to jest wyważanie trochę otwartych drzwi i twierdzenie, o ja tutaj jestem subiektywistą. Tak naprawdę każdy porządnie przeszkolony neoklasyk też jest. Ale skupmy się na marginalizmie. Ci, którzy studiują ekonomię, a tak w ogóle kto studiuje ekonomię? No, nie tak dużo. Ale ci, którzy studiują ekonomię, to od razu rozpoznają coś takiego jak krzywa obojętności. W teorii neoklasycznej opis decyzji konsumenckich jest przedstawiany za pomocą takiego schematu. I teraz trzeba w sumie być trochę ostrożnym, bo dyskusja na temat mikroekonomicznych koncepcji, a makroekonomicznych koncepcji jest czymś innym, bo w makroekonomii mamy dużo większe kontrowersje i dużo większe spory. W mikroekonomii kwestia dotyczy tak naprawdę samego sposobu opisywania procesu decyzyjnego. Jak na przykład chcemy opisać sobie, powiedzmy, łączenie się w pary, na przykład Jasia i Małgosi, konkretnie w rzeczywistości, to oczywiście możemy sobie narysować dwa ludziki i narysować, że się chwycili za ręce i to jest proces decyzyjny, jak oni razem, prawda, się sparowali i potem wezmą ślub na przykład. Tak? No to takie narysowanie to jest oczywiście mocne uproszczenie i można go bronić na jakimś poziomie, ale w sumie w dużej mierze nie opisuje autentycznego procesu podejmowania decyzji. I trochę tak samo jest z tymi krzywymi obojętności. To jest całkiem przyjemna gimnastyka intelektualna,
Ale żeby uznać, że znajduje się w niej treść, to trzeba w zasadzie od niej w dużym stopniu abstrahować i potraktować ją właśnie jako taki sobie rysuneczek. Bo jak zaczniemy się zagłębiać w szczegóły i analizować, co tam rzeczywiście jest powiedziane, no to rodzą się pewne istotne problemy. Jak działa krzywa obojętności? Krzywa obojętności działa tak, że mamy koszyki, tak zwane koszyki, wobec których konsument jest obojętny. Tu mamy na przykład banany, albo może niech to będą, dobrze, niech to będą banany i oglądanie Arsenalu na przykład. Nie, to by było, to by była tortura, to by nie było dobro, to by trzeba było tutaj coś innego. Ale dobrze, niech zostanie, oglądanie futbolu na przykład, tak? To koszyki te, ten koszyk na przykład, duża ilość B, mała ilość A, jest równoznaczny temu koszykowi, mała ilość B, duża ilość A. To pokazuje, jaka jest wymienność jednego na drugie, w sensie użyteczności. Te koszyki gwarantują nam tą samą satysfakcję. No to możemy narysować wyższą krzywą obojętności, wyższą, która daje nam większą ogólną satysfakcję i też daje analogiczne takie wymienności. Więc to jest nie tak z tym schematem w miarę szybko. Po pierwsze, schemat ten upraszcza do dwóch dóbr. Albo następuje skoszykowanie, o co chodzi, to za chwilę powiem. Upraszcza do dwóch dóbr, tak jakby wybór tylko jednym, a drugim. A przecież wybór jest między większą ilością dóbr, zarówno jak wchodzimy do sklepu, jak i generalnie rozmawiamy o wydatkowaniu pieniędzy. No, klasyk mógłby odpowiedzieć, ale zaraz, to jest tylko taki początek. My przecież możemy narysować trzecią oś, ja mogę wrzucić dwójkę i trójkę i tak dalej. Możemy narysować drugą oś, trzecią oś, czwartą oś, piątą oś. Możemy sobie stworzyć przestrzeń n wymiarową. Możemy mieć tych osi bardzo dużo. Na przykład 50, jak człowiek wchodzi do sklepu, wybiera spośród 50 produktów. Wszystko w porządku, tylko że jak narysujemy sobie takich osi 50, to jest oczywiście niewyobrażalne dla nas, ale matematycznie bardzo pięknie to może wyglądać. Tylko że jak narysujemy sobie tych osi 50, to mamy tyle koszyków, że konsument tak naprawdę nie jest w stanie podjąć decyzji, bo nawet nie jest sobie w stanie koszykować rzeczy. To znaczy mógłby je skoszykować, ale skoszykowanie trwałoby tyle, ile żyje wszechświat mniej więcej. Więc trochę czasu by to zajęło. Co zresztą prowadzi nas do tezy, że konsekwentne podejście neoklasyczne do zjawiska wyboru konsumenta musi prowadzić do stworzenia automatu, robota, który po prostu ma zmapowane jakieś swoje użyteczności i po prostu kalkuluje je jakoś niemal jak komputer, niemal jak robot. Więc to byłby jeden problem. Drugi problem: w rozumowaniu marginalnym jednostka krańcowa jest nieskończenie mała, w tym marginalnym neoklasycznym. I to jest rzecz, do której chcę nawiązać a propos triumviratu Valras Jevons. To Siara by tak przekręcał nazwiska właśnie. Były Karl Manger, Leon Valres i William Stanley Jevons. Jakoś tak kukurydzę i limoniadę porobił z nich. Jednostka krańcowa w ujęciu Valera jest nieskończenie mała. Ona jest zmatematyzowana skrajnie. U Jevonsa nie ma takiej matematyzacji w sensie wzorów, ale jest matematyzacja w mowie pisanej, w prozie, co ciekawe. Zresztą u Schumpetera jest podobne zjawisko. Schumpeter prawie w ogóle wzorów nie pisał, ale to jak pisał o procesie ekonomicznym, to często pisał jak gdyby właśnie matematycznie w tym znaczeniu, że mamy jakąś taką ciągłość, nieskończenie małą jednostkę krańcową. Jakie są konsekwencje tego, że mamy nieskończenie małą jednostkę? Coś, czego nie mamy u Mengera, dlatego Mengera możemy uważać za najważniejszego przedstawiciela tego triumviratu szkoły marginalistyczno-subiektywistycznej. Jak jednostka krańcowa jest nieskończenie mała, to w sumie nie jest jakoś interesujące jej dyskretna alokacja. Jak ona jest nieskończenie mała i mamy funkcje ciągłe, to jednostka marginalna nie ma znaczenia. Natomiast u Mengera jednostka marginalna nie jest nieskończenie mała, ona jest konkretna, ona jest w posiadaniu właściciela albo osoby władającej i decyzja o tym, gdzie ją umiejscowić, bezpośrednio wpływa na jej wartość. To w ogóle powodowało, że niektórzy, na przykład Erich Streisler, taki historyk myśli, mówił, że Menger to był zupełnie inny przedstawiciel, bo on wszędzie widział monopole. A dlaczego widział monopole? Bo jednostka krańcowa nie jest nieskończenie mała, bo można ją alokować i podejmować decyzje. Tak? Coś, co jest normalne w procesie opisu decyzji w szkole austriackiej, jest trochę zgrzyta z tym, w jaki sposób jest przedstawiany proces ekonomiczny w neoklasycyzmie. Zresztą jest też takie opracowanie Jaffe z lat 70. Węger.
Menger, Valera, Jevons dehomogenized, czyli zdehomogenizowani, gdzie rozpoczyna się na wskazanie różnic między nimi. Trzecia sprawa, brak analizy pieniądza. Marginalizm, który mamy w szkole neoklasycznej, jest inny niż marginalizm w szkole austriackiej, między innymi dlatego, że nie ma tam teorii pieniężnej. Raz, że nie ma opisu powstawania pieniądza lub opis, jeśli się pojawia, jest znowu strasznie zautomatyzowany. Mamy na przykład budowane modele, w których są założenia o ludziach, którzy żyją nieskończenie długo i wchodzą ze sobą nawzajem w spontaniczne transakcje, wszyscy ze wszystkimi. To jest opisane za pomocą układów jakichś równań i z tego tam wychodzi, że opłaca się wprowadzić pieniądz. Tak? Opis zupełnie inny niż ten, który jest u Mengera i u Misesa, co zresztą będzie za chwilę na drugim wykładzie Mateusza Benedyka. Co jeszcze? Dwa zdania. W tej teorii z krzywymi obojętnościami nie ma popytu na pieniądz, teorii popytu na pieniądz. Mówi się, że konsument podejmuje optymalną decyzję, głównie teraz do tych mówię, co studiuje ekonomię, że to jest taka linia budżetowa, się ją rysuje i konsument podejmuje optymalną decyzję na linii budżetowej. Tylko że bycie na linii budżetowej oznacza opróżnienie portfela do zera natychmiast. Bo linia budżetowa oznacza, że wydajemy wszystko, co mamy. Ale żaden konsument nie wydaje wszystkiego, co ma. Od razu. No nie, no dobrze, są tacy. Ale generalnie jest tak, że ludzie mają jakieś tendencje do posiadania pieniędzy. Jest jakiś popyt na pieniądz, który też warto rozważyć i który warto przeanalizować. Mamy również nadmierną równowagowość. To na tym, powiedzmy, się nie będę pochylał, bo w sumie dużo czasu nie mamy. Ale mamy też szeroką obojętność. O tym chcę wspomnieć, bo u Austriaków też jest obojętność, wbrew temu, co czasami się pojawia w niektórych opisach, że w ogóle nie ma żadnej obojętności. Jest też obojętność, tylko że obojętność dotyczy środków. Jak mamy na przykład pulę 20 jednostek danego dobra i wybieramy kolejno, stosujemy użyteczność krańcową, pierwsze dobro, drugie, trzecie, czy pierwsza jednostka, druga, trzecia, czwarta, piąta, to wybieramy jak gdyby na ślepo, jest nam obojętnie, którą jednostkę weźmiemy, bo to jest homogeniczna pula podaży. Więc można powiedzieć, że jest nam obojętnie, którą jednostkę wybierzemy. To jest zresztą krytyka Roberta Nozicka, Austriaków, jeśli chodzi o podejście do obojętności. I generalnie można się z tym zgodzić, tylko że w szkole neoklasycznej nie mamy tylko obojętności dotyczącej właśnie homogenicznych dóbr, które są w tej samej kategorii podaży, tylko mamy szeroką, rozciągniętą obojętność na wszystko. Człowiek jest obojętny nie tylko między środkami, ale między celami nawet. Że mamy obojętność całych pól koszyków, że ten koszyk jest taki sam w zasadzie jak ten. Nie mówimy o podaży, tylko mówimy o właśnie wszystkich potrzebach i je próbujemy ze sobą zrównywać za pomocą mapowania użyteczności. To a propos teorii konsumenta, teraz jeszcze już dwa słowa i kończę o teorii jeszcze produkcji. O tym koniecznie trzeba wspomnieć. Neoklasyczna teoria produkcji w rozumowaniu neoklasycznym jest taka, żeby mapować dostępne zasoby na podobnej zasadzie. To jest w sumie odwrócona teoria konsumenta, można powiedzieć. I w neoklasycznej teorii produkcji mamy tak, że mamy opisane jakieś funkcje produkcji. Do tego w ogóle będę wracał w innym wykładzie. Mamy opisane jakieś funkcje produkcji. I teraz jak mamy opisaną tą funkcję produkcji, to na przykład możemy z niej wywnioskować, w jakim stopniu zastąpienie dobra, czynnika produkcji dobrem A, dobra B, pozwala nam ustalić jakieś ilościowe relacje między tym. Bo jak znamy funkcję produkcji, mamy ją opisaną i mamy dobrze opisane elastyczności wielkości matematycznej, to możemy stwierdzić, aha, zrezygnowanie z 1 kg żelaza może być zastąpione zastosowaniem 1,5 kg stali. Ja wiem, jedno z drugim ma związek, ale powiedzmy, mamy takie bardziej surowe żelazo i stal. To zastępując kilogram żelaza, musimy dorzucić kilogram stali. I w ten sposób, jak wychodzimy z założenia, że mamy takie funkcje produkcji, mamy je opisane, one nie są skomplikowane, bo one są w sumie w gruncie rzeczy bardzo proste w ujęciach neoklasycznych, tak przynajmniej u Valera, rozpiszemy sobie te wszystkie funkcje produkcji i będziemy wiedzieć, zastąpienie jednego w jakim stopniu może nastąpić zastąpieniem drugiego, to możemy sobie stworzyć coś w stylu cen cieni, shadow prices, coś w stylu shadow prices. Możemy wiedzieć, w jakim stopniu zastąpienie jednego zastąpienie drugim pozwoli osiągnąć te same rezultaty. W efekcie możemy teoretycznie wyobrazić sobie optymalizację decyzji alokacyjno-produkcyjnych w socjalizmie, jak odgórnie to planujemy, bo jeżeli te funkcje znamy i sobie je rozpiszemy,
to możemy oczywiście dojść do wniosku, że da się takie pseudo wyceny zrobić, tak? Bo możemy rozpoznać, że aha, danie kilogramu żelaza tutaj zwiększa o tyle, ale w innym miejscu zwiększa bardziej, ale w tym innym miejscu zwiększyć bardziej, a tu substytuować czym innym. Przecież założenie jest takie, że te funkcje muszą być proste i muszą być znane. A takie właśnie założenia mamy w neoklasycznej teorii produkcji, w neoklasycznym rozumowaniu, co w efekcie nie dziwi, że jak słuchaliśmy prominentnych przedstawicieli neoklasycyzmu, na przykład Franka Knighta i Josepha Schumpetera, to obydwaj twierdzili, socjalizm? Nie ma problemu w socjalizmie. Dlaczego? Co ten Mises opowiada? Jaki tu ma być problem? Nie ma problemu. Po prostu stosujemy marginalne zasady, które znamy. To samo było w opracowaniach Maurice'a Dobba, to samo było w opracowaniu Oskara Langego, który chociaż z drugiej strony tylko udawał, że jest neoklasykiem, bo tak naprawdę był... No tak naprawdę chyba mu było obojętnie. Ale u tych takich neoklasyków, filarów neoklasycznych często się pojawia ta teza: problem? Jaki problem? Nie ma problemu. Przecież mamy funkcję produkcji, mamy marginalne zasady i stosujemy je po prostu na rynku produkcji. W związku z tym centralny planista może zaplanować, przynajmniej w jakimś teoretycznym sensie. Mogą być jakieś problemy praktyczne. Tak jak Knight powiadał, socjalizm nie będzie dobrym systemem, bo są pewne problemy praktyczne. Ale na podstawie samej teorii jakieś wielkie problemy tu się pojawiać nie będą. Dobrze, w tym miejscu skończę. Dziękuję.